Witamy w programie Nasi tu byli, czyli Polacy budują Holandię. Dzisiaj jesteśmy w bardzo specyficznym miejscu dla mnie, ponieważ jest to mój własny projekt, który wykonywałem 5 lat temu. Cicho tam. Właściciel sprzedaje ten dom, więc jest to dla mnie ostatnia szansa, żeby zobaczyć, jak wygląda praca, którą wykonywaliśmy 5 lat temu. Zapraszam do środka. Jako ciekawostkę dodam, że 5 lat temu właśnie występowałem gościnnie w programie Polacy w świecie i byliśmy w tym mieszkaniu właśnie. Link do tego programu znajdziecie gdzieś pod spodem. Zanim wejdziemy na górę, muszę trochę Wam powiedzieć o specyfice Amsterdamu. Domy w Amsterdamie były budowane pod kątem, ponieważ były dość drogie w XVI wieku, więc budowali je wąskie i wysokie. A żeby zaoszczędzić troszeczkę na przestrzeni, klatki schodowe są bardzo, bardzo małe i jest w nich bardzo ciasno. Dlatego też domy wszystkie w Amsterdamie budowane były w sposób trochę pochyły i na końcu znajdowały się zawsze haki, na które zaczepiało się koło, linę i wciągało się wszystko na górę. Jeżeli pracujecie w Amsterdamie albo pracowaliście w Amsterdamie, bardzo często sami korzystaliście z tego XVI-wiecznego urządzenia. Oczywiście, żeby było łatwiej, projekt znajduje się na samej górze, więc musimy po tej wąskiej klatce wejść na górę. Tak też dostarczaliśmy część materiałów. Zapraszam na górę. Po ustabilizowaniu tętna mogę Wam przedstawić górę. Zobaczmy, co zmieniło się przez ostatnie 5 lat. Zapraszam do środka. Wygląda nieźle. Dom podzielony jest na dwie części. Jest część sypialna z łazienką i ubikacją i jest salon. Do salonu prowadzi bardzo fajny korytarz z wspaniałym widokiem na Amsterdam Central Station. Jako ciekawostkę dodam, że ten dom 5 lat temu kosztował 450 tysięcy euro. Teraz został sprzedany za 650 tysięcy. Cały projekt był wykonany przez moją firmę wspólnie z projektantem Chrisem van Amsterdam, który mieszka w Utrechcie. On zaprojektował ten dom prawdziwie na styl holenderski. Dla mnie to było też bardzo fajne, bo mogłem zobaczyć, jak się projektuje w Holandii. No i zobaczyć te wszystkie kolory szarości, o których zawsze słyszałem. Bardzo podobało mi się w tym projekcie zagospodarowanie przestrzeni. Połączenie tego właśnie tych szarości z bielą. Doświetlenie belek, wyciągnięcie tej przestrzeni, która wcale nie jest taka wielka tutaj. Fajną rzeczą jest zainstalowanie stalowych, ciężkich stopni na górę, do górnych szafek. To jest całkiem dobry pomysł, jeżeli ktoś ma dzieci, bo nie udźwigną tego. Kuchnia ma fajny barek, przy którym można usiąść. Właściciel jest wielkim pasjonatem piwa, co widać w lodówce. To miejsce jest bardzo ciekawe też dlatego, że jest dobrze doświetlone. Ten salon znajduje się na szczycie budynku i jest doświetlony ze wszystkich stron. Bardzo ważne dla naszego klienta było zainstalowanie kominka. Do tego jest ta bardzo wygodna kanapa. No i widok z okna na Amsterdam. W salonie również zintegrowana jest jego część, w której sobie klient pracował. Bardzo podoba mi się to, że mimo tego starego stylu tego mieszkania jest bardzo fajnie połączony z tym prostym, industrialnym wyglądem półek, szafek. To jest dom, który ma tylko 100 metrów kwadratowych, więc jak w każdym zresztą domu holenderskim, bardzo ważne jest zagospodarowanie przestrzeni i wykorzystywanie jej w maksymalny sposób. Szafeczka, która z jednej strony ma bardzo fajny wieszaczek, a tutaj znajdują się półeczki, na których można coś poukładać. Kolejną ciekawą rzeczą jest wykorzystanie, stworzenie takiego jakby poddasza, gdzie tak naprawdę znajduje się tylko materac dla dodatkowych gości, którzy mogą spokojnie sobie tam odpoczywać. Trzymając się stylu holenderskiego, nie mogło zabraknąć, o czym mówiłem kiedyś w programie, pomarańczowej ubikacji. Po prostu, czy nie wygląda to dobrze? Tu jest kolejna część,
której klient do tej pory pracował. No i zapraszamy do sypialni. Aby zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni, za tą ścianą znajduje się ta część robocza, która jest zadaszona, a nad tym daszkiem znajduje się miejsce, gdzie można jeszcze pochować trochę rzeczy. W Amsterdamie zawsze walczymy o każdy milimetr, więc stolarz jest jak Bóg. Mam zaszczyt pracować naprawdę z dobrymi stolarzami, więc praca, która jest tutaj wykonana, też wygląda wspaniale. Tak samo półka wnękowa. Wszystko jest robione handmade i robione jest tutaj na miejscu. No i oczywiście ten słynny balkonik z dwoma pięknymi miejscami siedzącymi i widokiem na dachy Amsterdamu. Fajnie było wrócić na ten projekt, zobaczyć jak to wygląda po kilku latach, jak to się zmieniło. No i też zauważyć to, że czasami tą pracę, którą włożyliśmy w wykonywanie jakiegoś projektu, ona procentuje w przyszłości, bo naprawdę to wygląda nieźle. Dzięki oczywiście osobom, które ze mną współpracowały i tworzyły ten projekt. Promujmy siebie nawzajem, bo tylko w nas jest siła. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Nasi tu byli, czyli Polacy budują Holandię oraz wszystkich innych produkcjach Buduj.ml. Pamiętajcie o subskrypcjach, lajkach, Facebookach i tak dalej. Wszystkiego dobrego. Budujmy razem.